Po serii komiksów Roberta Kirkmana, która odniosła olbrzymi sukces na całym świecie, nie trzeba było długo czekać na jego adaptację w postaci serialu. W serialu tak brutalnym i nieprzewidywalnym, że nawet kamerzysta nie może się tam czuć bezpiecznie. Serio, co on wam takiego zrobił? Już w pierwszych minutach wkroczymy w postapokaliptyczny świat razem z głównym bohaterem, jego denerwującym synem i jeszcze bardziej denerwującą żoną, która nie potrafi opiekować się jego denerwującym synem. I wbrew pozorom, nie chodzi tutaj o Breaking Bad. I am the one who knocks. Seria The Walking Dead na przestrzeni 7 sezonów zebrała przed telewizorami miliony fanów, dostarczając wiele niesamowitych scen, takich jak ta. Czyta. Yes, I am. Czy chociażby ta. A zaraz po niej przyszedł sezon 8. My boots and my clothes now. The Walking Dead, sezon 8a. Czyli sezon, który możecie obejrzeć, ale jeśli nie obejrzycie, to zaoszczędzicie sobie wiele nerwów, uszczerbku na zdrowiu psychicznym i 8 godzin, które możecie poświęcić na inne udane seriale. I uwaga na spoilery. Zobaczycie tutaj dalsze losy głównych bohaterów w 8 odcinkach, których nie oglądają już nawet sami twórcy. Hello! Open the gates! Need help! I know you're in there, I know you can hear me! Serio, czy ktoś to w ogóle obejrzał przed wypuszczeniem do telewizji? I need help! Wierni widzowie przez wiele miesięcy oczekiwali na postać Negana, która wniosła nieco świeżości do serialu. I po 8 odcinkach najnowszego sezonu wciąż na to czekają. But I am. Zamiast tego mogą rozkoszować się przemowami co 5 pieprzonych minut. Jesus said that my world was gonna get a whole lot bigger. Bound forever. We all know the plan doesn't end this morning. Najwyraźniej jeśli stoisz na samochodzie z karabinem, siekierą, tygrysem i Maggie, ludzie po prostu muszą się ciebie słuchać, czy tego chcą, czy nie. Każda z głównych postaci oczywiście w dalszym ciągu podąża swoim wytyczonym torem. Rick Grimes. Główny bohater, który zabijając niezliczone ilości szwendaczy pojedynczym strzałem w głowę, praktycznie sam mógłby zakończyć apokalipsę. Jednak kiedy przychodzi czas walki z głównym antagonistą kilku sezonów, nie potrafi go nawet skaleczyć. No albo woli go uderzać cienkim drewnianym końcem kija baseballowego, niż użyć tego masywniejszego obwiniętego drutem kolczastym. Rick, halo. Czy ty chcesz go zabić, czy co się dzieje teraz? Daryl Dixon. Badass z kuszą, którego pokochali fani na całym świecie. A w 8 sezonie jest odpowiedzialny za wszystkie nagłe, mega zaskakujące momenty, których totalnie nikt się nie spodziewał. Can I go? Tak też oglądając coraz to nowsze odcinki, nie zastanawiacie się już kiedy coś... BUM! Daryl wjeżdża z Bawców ciężarówką. Jeżeli zastanawiacie się skąd wiedział kiedy dokładnie tamtędy przyjechać, skąd wiedział kto w ogóle prowadzi samochód, gdzie ci ludzie się w ogóle znajdują, albo co się tutaj właściwie odwala, to niestety nie mam dla was odpowiedzi. Swoją drogą, o co chodzi z tymi dziwnymi zbliżeniami na jego twarz? Teraz już zawsze tak będzie? Coral. Syn głównego bohatera, który został obdarowany kilkoma dobrymi scenami i kilkoma... Really? Ezekiel. Człowiek, który bez tygrysa jest mistrzem gry chowanego. Być może, kiedy jesteś rozpoznawalny jako ten koleś od tygrysa, to w przypadku jego braku stajesz się praktycznie niewidzialny. Przygotujcie się na masę nawiązań do kultowych produkcji takich jak... Mapa z Kevina samego w domu. Samochody imitujące te z aut Disneya. Czy chociażby postacie wyciągnięte prosto z GTA. Ujrzycie tutaj wiele improwizowanych scen, które jednak, jak się okazuje, były w scenariuszu. Send your choice. Ah!
Give me a hand with this. Czy ktoś tutaj w ogóle kogoś trafia? No tak, z pewnością ma to sens w świecie, gdzie każdy nabój jest dosłownie na wagę złota. Dobra, nie było tematu. Abyśmy mogli połapać się w tej zawiłej fabule, otrzymaliśmy również chwilę wytchnienia z klimatycznymi zbliżeniami na twarzy głównych bohaterów. Nawet dwa razy. Dobra, w pewnym momencie widzimy właściwie tylko twarze i podróże samochodem. Dobra, starcie. Ale oczywiście to wszystko nie powstałoby bez udziału naszych ukochanych postaci. W rolach głównych. Morgan. Człowiek, który nigdy nie umiera. A chwilę później załącza mu się tryb bestii i chce rozwalić wszystko, co się rusza przy użyciu swojego patyka. Gregory. Człowiek, który zjadł naleśnika. Przemowy. Is that much more true? For he today that sheds his blood with me. We all know the plan doesn't end this morning. It's ours, but right. Then we may have to live in uncertainty for days, maybe more. Morales, w końcu. Wait, no! Dobra, nieważne. Margaret, liderka mojej wioski na wzgórzu, która od kilku sezonów mawia wszystkim, że jest w ciąży. Serio, oni tak chyba tego nie zostawią, co? Przecież Maggie ze swoją ciążą nie może od tak zniknąć czy coś. A, no okej. Daryl 2. Judith. W czasie ciąży Maggie urosła do wieku kilku lat i staje się coraz bardziej podobna do swojego ojca. Shayna. Zaskakująco duże ilości przemów. There's only one person who has to die. And I will kill him myself. I will. Bound forever. But those who use, we face dire challenge and chance. Szwendacze. Aha, no tak. Rick Grimes. Wyszkolony zabójca, którego poziom nieobliczalności można określić po długości jego brody. We all can change. We are the walking dead. What? You wanna kick me out? Ten koleś z tyłu. Zastanawiam się, czy był to jakiś aktor, czy wzięli po prostu losową osobę z planu. Może to dźwiękowiec, który zapomniał, że kamera jest już włączona? Przerażająca ilość przemów, jak na 8 odcinków serialu. Our lives, our way of life. Yet I smile. It hangs in the balance. As we pray for not one drop of rain under an overcast sky. Shiva. Tygrys, który potrafi odróżnić dobrych ludzi od tych, których musi zagryźć na śmierć w ułamku sekundy. I Jerry. Leave the cobbler. Brule? Jerry. Fine. Jak dobrze, że mamy w tym serialu Jerry'ego. Chyba każdy lubi Jerry'ego, co nie? Jerry jest w porządku. I na koniec pozostają nurtujące nas pytania po obejrzeniu połowy sezonu. Czy Gregory na pewno zjadł naleśnika małej dziewczynce? Czy Maggie w końcu urodzi swoje dziecko? Czy waszym zdaniem scena z brutalnym rozstrzelaniem okien nie była zbyt traumatyczna?
I może na końcu, jakim cudem cała grupa zbawców zdołała uciec ze swojej bazy otoczonej przez hordę zombie, które wpełzały grupami do środka i zagryzały wszystkich na śmierć, podczas gdy cała reszta rozbiegała się w popłochu. Po czym zdążyli zaatakować Aleksandrię, królestwo i wzgórze w czasie, gdy Ezekiel zdążył się jedynie ubrać. To wszystko i wiele, wiele mniej już wkrótce w kolejnych odcinkach The Walking Dead. Czy tylko mi się zdaje, czy śmierć nie najlepiej stworzonego w CGI tygrysa była smutniejsza od ugryzienia jednego z głównych bohaterów? Coś tutaj stanowczo poszło nie tak.